Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Bard's Tale. A może nie tyle kolejnego, co w tym filmie powiem Wam o co chodzi i czemu dalej Bard's Tale'a nie będzie. Żałuję bardzo i to bardzo żałuję, bo jak mówiłem, bardzo lubię stare gry i chciałbym je przechodzić. I tak powstała właśnie seria ze starymi grami na moim kanale. Tylko, niestety, po zupgrade'owaniu mojego komputera. Jak wiecie, miałem spore problemy ogólnie z ogarnięciem niektórych gier, niektóre gry nie działały, ale akurat Bard's Tale działał bardzo płynnie. Niestety, ostatnio zaktualizowałem sterowniki do swojej karty graficznej i od tamtej pory mam straszne problemy z odpaleniem niektórych gier. Znikał ten problem, gdy grę można było odpalić w trybie okienkowym, potem ją zmaksymalizować i wszystko było ok. Niestety, Bard's Tale jest na tyle starą grą, że nie da odpalić jej się w trybie okienkowym. Szukałem naprawdę bardzo wielu rozwiązań. Niestety nic nie pomogło, więc wychodzi na to, że ostatni odcinek, czyli odcinek szósty, był ostatnim odcinkiem z serii. Wiem, że czujecie pewnie troszeczkę niedosmak, no ale niestety nic nie mogę na to poradzić. Ale spróbuję nagrać Gothica 1 lub 2. Zobaczymy, raczej wolałbym zacząć od jedynki, żeby wam jakoś to zrekompensować. Zresztą mówiłem, że Gothica będę nagrywał. I to zamierzam zrobić. Niestety Bard's Tale'a będę musiał sobie skończyć sam na swoją rękę i nie będę mógł wam pokazać dalszych przygód naszego ukochanego barda. No ale niestety mogę wam też pokazać, jak to wygląda. Mamy włączone przechwytywanie gry w tym momencie. Wszystko jest włączone. Kolekcja klasyki. Szukamy Piotra. Najchętniej kupowane gry komputerowe w Polsce. Polecam i pozdrawiam. Piotr Frączewski. Gra się włącza. I zaczyna się dziać antymagia. Gra działa, gra się przechwytuje. Znaczy nie przechwytuje, gra się nie przechwytuje, gra jest włączona na moim drugim monitorze. Znaczy na pierwszym monitorze, na drugim monitorze mam podgląd i niestety, nieważne co bym zrobił w tym momencie, próbuję klikać. Chcesz usłyszeć nową opcję? Nie mogę w ogóle użyć takiej opcji, bo ta gra jest zbyt stara. F12 nie działa, nie działa żaden klawisz, który mógłby nam tą grę zminimalizować do okna. Nic się nie da zrobić chyba z tym naszym wypadkiem. Mógłbym jedyne co zrobić, to cofnąć sterowniki do starej wersji, żeby ta gra działała, ale wtedy jeśli cofnę sterowniki do starszej wersji, to nie będzie działało dużo, dużo innych gier, w które aktualnie gram, albo będą działały tragicznie i nie będą w stanie ich nagrać. Więc wydaje mi się, że no to będzie następna kurde seria, którą porzucimy. Serce mi się kraje, bo obiecałem, że nie będę porzucał serii. No ale niestety, jak wiecie, to czasami się tak dzieje. Złośliwość rzeczy martwych i niestety nie będziemy mogli skończyć barda. Także pamiętajcie o tym, że zrekompensuję wam to Gothiciem i to naprawdę w niedługim czasie. Mam nadzieję, że Gothic wam się jeszcze bardziej spodoba od barda, chociaż kurde, bard był taką grą strasznie specyficzną. I nam się w nim podobało. No nic, trudno. Trzymajcie się i do następnych filmów na moim kanale. Siemano, hej.